Dlaczego nie powinniście trzymać deski za traki? Większość skate'ów chodzi z deską w ten sposób i jest ku temu przyczyna. Ten chwyt nosi nazwę mall grab i wziął się od tego, że popularne dzieciaki, które nie miały zbyt wiele wspólnego z deskorolką, chodziły tak z deskami po galeriach handlowych, aby popisywać się przed innymi. Ale skąd ludzie mogli wiedzieć, że trzymając deskę za traki ktoś nie potrafi jeździć? Może dlatego, że poza kołami traki to praktycznie najbrudniejsza część deski, która często jest uwalona od wosku, więc jest bardzo niepraktyczne, bo będziecie mieli brudne ręce. Oraz dlatego, że trzymając deskę za traki nie za bardzo wygodnie można ją sobie wrzucić pod nogi. A co innego, kiedy trzymamy ją za nosa. Ale w sumie to trzymaj ją jak chcesz. Skejci to fajni ludzie i nikt cię nie będzie wyzywał.